szczerze właśnie, Lukasz, co cię kurwa zainspirowało do tego, żebyś tak się z tą kiełbasą śmierdzącą tu wbić, stary, i żeby co to mu tą kiełbasę, a może co? Może ty słyszałeś tak wiele razy. Jebie mordo, naprawdę. To może ty tam słyszałeś, jak ci jakaś kobieta mówiła, ja tam nie wiem, ale to dla mnie to jest... No, hamuj tą swoją gadkę tam, słyszysz, bo zaraz to się inaczej skończy. Poczekaj, Marek, najpierw ja, potem ty. Ty hamuj tą gadkę, bo zaraz, żebyś się kurwa tej walki nie doczekał tutaj, ty. Aj, tam spokojnie, bo to... Słuchaj, ja jestem sobą. Ty jesteś też sobą, no. Nie, no ale stary, no ty możesz być sobą, stary, no ale to jebie po prostu, mordo, no kiełbasa nie jest czymś, co... Słuchaj, naturalne zapachy, można przypomnieć sobie o dzieciństwa, jak to było kiedyś. Dla mnie to normalne są zapachy wszystkie i... Dobra, no poczekaj, bo zabierasz mój czas. Stricte się poirytował, afera kiełbasowa 4 maja. Ty to pamiętajcie, ważny dzień w historii freakfightingu. Jeżeli by zaraz tego inaczej nie zapamiętał, Pawłowski.